przy muzyce zespołu Quattro Band upłynął piknik rodzinny w Kępeczkach. Został on zorganizowany w sobotę 26 maja z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Plany organizatorom pokrzyżowała pogoda, ale część wydarzeń odbyła się zgodnie ze scenariuszem. Przy pięknej słonecznej aurze odbył się spływ kajakowy, flisacki, motorowodny i żeglarski, a także rajd rowerowy i Nordic Walking. W gronie przybyłych na ziemię kozienicką nie zabrakło przedstawicieli Dęblina, Solca i Krakowa. Przypłynęliśmy z Solca po raz kolejny tutaj do Kępeczek, bo mieliśmy przyjemność gościć tu już kilka razy, w zeszłym roku oczywiście na podobnej imprezie. Natomiast wcześniej bardzo chętnie tutaj zatrzymywaliśmy się w drodze na festiwal do Gassów. Przegroda przy elektrowni Kozienice spowodowała, że nasze wyprawy do Gassów pod Warszawą są już niemożliwe i bardzo szkoda. Ten odcinek, który jest tutaj Wisły, to jest jeden z najładniejszych dzikich odcinków rzeki, jakie można znaleźć, bo powyżej Torunia rzeka jest uregulowana, jest nudna, mówiąc zwyczajnie, nawigacyjnie bardzo prosta i po prostu nudna. Natomiast poniżej, a w zasadzie powyżej, trzymając się terminologii, powyżej Sandomierza rzeka jest bardziej górska, wąska, z wysokim brzegiem. Najładniejszy widokowy kawałek rzeki mamy tutaj. Mamy przepiękną możliwość żeglowania po przepięknej, dzikiej Wiśle, tak. Z przepięknymi wyspami, z przepięknymi widokami, z przecudownymi ludźmi, których spotykamy po drodze, jak również kolejni, którzy do nas dołączają tak naprawdę do pokładu, bo nasze towarzystwo poszerza się i coraz więcej ludzi chce pływać z nami. A pływanie to jest wyjątkowe, bo wyjątkowe są łodzie, na których dotarli do nas goście. Tradycja pływania na historycznych batach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wszystko zawdzięczamy mojemu ojcu, który to ojciec pasjonuje się drewnianymi łodziami flisackimi, odtwarza tradycje i buduje łodzie na wzór właśnie tych tradycyjnych batów wiślanych, które kiedyś dawno temu pływały po Wiśle. Ale nie ja jestem ojcem, to nie. I mojego taty niestety nie może tu z nami być, natomiast no to wszystko się wzięło od niego. On zleca szkutnikom, wynajduje szkutników, którzy dla niego te łodzie budują wedle jego projektu. Duża grupa przypłynęła do Kępeczek także z Dęblina. Najmłodszy uczestnik miał 5, a najstarszy 65 lat. Nie pierwszy raz w Rzeszowku też byliśmy i też w takim gronie po ponad 30 ludzi, ponad 10 różnych łodzi żaglowych i motorowych i jeszcze innych. No. Jak się u nas podoba? No super, fajnie nam się współpracuje właśnie z organizatorami tych Kępeczek w zeszłym roku i w tym roku, no, dlatego przypłynęliśmy, bo to jest super impreza. Wszyscy są miłośnikami wody w jakiś sposób. Zawsze jeździmy na żagle, na motorówki, na spływy, dużo spędzamy czasu nad wodą, dlatego dla nas to nie problem. Udało się także rozegrać drugie kozienickie regaty wiślane. Sędzią głównym był Zenon Izydorczyk, a komandorem Zdzisław Gołda. Jako pierwszy na mecie zameldował się Janusz Mońka na jachcie klasy Omega. Drugi linię mety przekroczył Michał Mikusek, także na Omedze, a trzeci był Dariusz Lechniak na łodzi regatowej klasy 420. Gorzej było już jednak w godzinach popołudniowych i wieczornych. Część wydarzeń została odwołana z powodu zbyt obfitych opadów deszczu. Dziś w stulecie niepodległości, w radości, w spokoju spotykamy się właśnie wszyscy. Przyszliśmy, przypłynęliśmy, przyjechaliśmy i choć w pewnym momencie pojawił się deszcz, to nam nie przeszkodził. Cóż, chciałoby się powiedzieć słowami ludowej piosenki: nie lij dysu, nie lij, bo cię tu nie trzeba. Odyń lasy góry, zawróć się do nieba. A nuż właśnie tak się stanie. Niestety deszcz nie chciał przestać padać. Pomimo niesprzyjającej aury udało się rozegrać drugie zawody przewoźników wiślanych. Tu do rywalizacji stanęło 6 drużyn. Zawody polegały na przewiezieniu na łódce pasażera z jednego brzegu Wisły na drugi. Oczywiście pod uwagę brany był czas. W tych rozgrywkach najlepszy okazał się Metanabol Team z czasem 2 minuty 22 sekundy. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Janek i Kasia z czasem o 20 sekund gorszym, a na trzecim Team Kasia i Ejzow. W strugach deszczu wręczono też nagrody w konkursie plastycznym Pejzaż organizowanym przez Kozienicki Dom Kultury. Na konkurs napłynęło 26 prac z 8 placówek oświatowych z terenu gminy. W połowie maja pracę oceniła komisja w składzie: Elżbieta Sadowska, przewodnicząca, emerytowana nauczycielka plastyki, Sławomir Zawadzki, artysta plastyk, pracownik Muzeum Regionalnego oraz Agnieszka Binkowska, instruktor plastyki w Kozienickim Domu Kultury.
Wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Aneta Kościuk ze Stanisławic, drugie Hubert Amerek z Wólki Tyżyńskiej, a trzecie ex aequo Natalia Jarocka ze Stanisławic i Wiktoria Starzyk z PSP nr 3 z Kozienic. W gronie uczniów klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła Gabriela Mycek z Woli Chodkowskiej, drugie Karolina Fryc z PSP nr 3 w Kozienicach, a trzecie Anna Kupisz z Kozienickiej Jedynki. W kategorii gimnazja przyznano tylko wyróżnienia. Pogoda nie przeszkodziła też członkom Kozienickiego Klubu Motorowego, którzy zajechali na punkt widokowy w swoich maszynach z minionej epoki, budząc zainteresowanie zgromadzonych. Oprócz parady były też pokazy sprzętu. Przez cały czas trwania pikniku można było również liczyć na bogatą ofertę gastronomiczną. Podczas zakończenia wiceburmistrz Małgorzata Bebelska i radny Grzegorz Wrona wręczyli puchary dla zwycięzców, zarówno regat, jak i przewoźników. Były też statuetki jako wyraz podziękowania dla sterników. Było też specjalne podziękowanie dla Zdzisława Gołdy, którego marzeniem było, aby Wisła żyła i mieszkańcy ziemi kozienickiej korzystali w pełni z jej uroków. Panu Zdzisiowi odśpiewano gromkie 100 lat. Kępeczki punkt widokowy to z perspektywy kogoś, kto płynie Wisłą, jest bardzo przyjazne miejsce. No przede wszystkim musimy tutaj zwrócić uwagę na ludzi, którzy nas tu przyjmują. Zdzisław Gołda ze swoimi przyjaciółmi, którzy nas tutaj zawsze wspaniale goszczą. A oprócz tego no to jest fantastyczne miejsce nad Wisłą. Już jesteśmy przyzwyczajeni do waszej gościnności. Dziękujemy bardzo serdecznie za opiekę i za naprawdę ciepłe przyjęcie. Bez względu na pogodę, jeśli tylko będą kontynuowane kępeczki w następnym roku, możecie na nas liczyć. Nad bezpieczeństwem wszystkiego, co działo się tego dnia w punkcie widokowym w kępeczkach, czuwali ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Kozienic i Radomia, a także policjanci i strażacy. Całe wydarzenie poprowadził Dariusz Szewc. Głównym organizatorem było Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, współorganizatorem gmina Kozienice. W organizację wydarzenia włączyło się też szereg placówek, instytucji i organizacji, m.in. Kozienicki Dom Kultury. Patronat honorowy sprawował burmistrz Tomasz Śmietanka.